wiadomo coś o przyczynach nieobecności Szczepka bliżej? Wysokie, ja się o tym, że Tomasz Buczyński nie dotrze, dowiedziałem po drodze, kiedy to mnie zadzwonił, mówiąc, że wydarzyła się jakaś tragedia rodzinna, ale że gwarantuję, że w ciągu kilku dni, czyli że jeżeli Wysoki Sąd znaczy na sprawę za kilka dni, na przykład 7, 8, 9, 10, chodzi o dni, nie o tygodnie czy miesiące, to że on się stawi, nie wiem, wyglądał przez telefon na mocno podłamanego, ale mówił, że skoro sam się zgłosił na ochotnika, żeby zeznawać w tej sprawie, to chce zeznawać. Wiem, że ma bardzo ważne rzeczy do zeznania o całych przestępczych kulisach, jak ta cała operacja powstawała, do czego był nakłaniany, naciskany, zmuszany. Że skoro już przekroczył ten Rubikon, to chciałby złożyć te zeznania. Więc jeżeli Wysoki Sąd byłby w stanie dać te kilka dni, na zasadzie takiej, że jakby, nie wiem, wydarzyło się trzęsienie ziemi albo cokolwiek innego, to żeby już tego nie odkładać, bo mam świadomość, że Wysoki Sąd i wszyscy, także ja, chcielibyśmy, żeby to znalazło finał taki bądź inny. Natomiast no, po rozmowie z tym świadkiem, który, tak jak mówię, nie miałem z nim kontaktu przez 7 lat, do 2008 roku, a który zgłosił się sam, z siebie, wiem, że jego zeznania byłyby ważne. W tak zwanym międzyczasie wyszła jeszcze jedna rzecz, ale ja już nie będę o nią Wysokiego Sądu jakoś specjalnie prosił, bo tak jak mówię, chciałbym, żeby rzeczywiście Wysoki Sąd tego chce i ja i pewnie wszyscy obecni, żeby sprawa rzeczywiście finiszowała. Gdyby dzisiaj był Tomasz Budzyński, to bym w ogóle pewnie tego nie podejmował. No ale pytałem mecenasa, czy w ogóle tego dotykać. Mecenas uważa, że tak, więc dotknę tego. Wysoki Sąd pamięta na pewno postać Krzysztofa Winiarskiego, świadka, którego nie potrafiliśmy odnaleźć, a który nie odbierał telefonów, po prostu zniknął. Wydarzyła się rzecz, bym powiedział, zaskakująca. Może to przypadek, niektórzy twierdzą, że nie ma przypadków. Dostałem wezwanie do komornika, od komornika sądowego. Sąd pozwolił, żeby odejść. Dostałem wezwanie od komornika sądowego, bo wezwanie jest niezwykłe. Wezwanie, które obliguje mnie do zapłaty kilkuset tysięcy złotych. Czyli takie wezwania to mogą, że tak powiem, ludzi doprowadzić do zawału serca. Ja natychmiast zadzwoniłem do komornika w Zabrzu, pytając, o co chodzi. Komornik nie bardzo mi potrafił wyjaśnić. Rozmawialiśmy przez telefon kilka dni. Ostatecznie okazało się, co się okazało, że pan Krzysztof Winiarski zalega wielu osobom bardzo dużo pieniążków. Komornik, ja w ogóle nie wiem, jak takie rzeczy mogą się tak dziać. Ja skierowałem do sądu w Zabrzu w ogóle pismo, które zaraz sądowi też pokażę. Pan Krzysztof Winiarski zalega jakieś pieniądze różnym ludziom. I sąd, komornik sądowy, gdzieś dopatrzył, że Krzysztof Winiarski występuje w mojej książce. I na tej podstawie skierował do mnie informację, że gdyby pan Krzysztof Winiarski cokolwiek mi zalegał, był mi cokolwiek dłużny, albo cokolwiek takiego, to że z tytułu jakichś umów o zlecenie, czy jakichkolwiek innych, to nie wolno panu Krzysztofowi Winiarskiemu przekazywać ani złotówki, tylko trzeba przekazać to komuś innemu. Czyli to mnie uspokoiło, że nie chodzi o to, że ja, że to dotyczy mnie, tylko to dotyczy Krzysztofa Winiarskiego. Ja oczywiście zapytałem, jak to możliwe, że takie pisma ludzie dostają bez jakiegoś szczegółowego wyjaśnienia, bo tak jak mówię, normalny człowiek dostając takie pismo, to ma wszystkiego dość. Skierowałem w związku z tym także, już po wyjaśnieniu, jak komornik powiedział, pan napisze pismo, że pan z Krzysztofem Winiarskim nigdy nie miał nic wspólnego i pana w tej sprawie nie ma. Ja takie pismo napisałem, to pismo wysłałem za potwierdzeniem odbioru. Mam to potwierdzenie odbioru do sądu w Zabrzu i do komornika sądowego. Także z potwierdzeniem, że pisma te zostały, odebrane. Dlaczego o tym Wysokiemu Sądowi mówię? O tym wszystkim.
Dlatego, że na kanwie tej całej sytuacji, która dla mnie miała happy end w tym sensie, że okazało się, że nie mam z nią nic wspólnego, jednakowoż w tym piśmie pojawiła się jedna rzecz dla mnie istotna i zostawiam ją do oceny Wysokiego Sądu. Jeżeli mogę, to bym podszedł. Tutaj nie wiem, jeżeli sam będzie chciał, to ja skseruję oczywiście te pisma potwierdzenia i skierowania takiego protestu, bo sąd zawrzuł, że takich pism się nie wysyła ludziom. W tym piśmie na dole jest adres Krzysztofa Winiarskiego. I to jest ten element, który zwrócił moją uwagę tak naprawdę. I to jest ten element, z którym ja się podzieliłem z mecenasem, pytając go, co mecenas sądzi. No, mecenas, po tym, co tutaj mówiliśmy na sali rozpraw, jak ważne byłyby zeznania Krzysztofa Winiarskiego, uznał, że trzeba Wysokiemu Sądowi o tym powiedzieć. To też mówię, ale jak już powiedziałem, nie naciskam jakoś specjalnie, zostawiam to do oceny Wysokiego Sądu. Mnie najbardziej zależy na zeznaniach Tomasza Budzyńskiego. To jest dla mnie klucz. I te zeznania Tomasz Budzyński, mimo jakiejś trudnej sytuacji, która go dopadła, jest w stanie złożyć się do kilku dni. Więc gdyby Wysoki Sąd zgodził się, aby do tych zeznań doszło, to myślę, że byłoby to istotne dla sprawy. Natomiast kwestie pana Krzysztofa Winiarskiego to już w pełni zostawiam do oceny Wysokiego Sądu, jak sąd będzie chciał się do tego ustosunkować. Nie wiem, czy mogę... Sekundkę, muszę to wreszcie zapisać. Jeżeli mogę jeszcze raz, to bym podszedł z tym pisem, które wysłałem do sądu w Zabrzu, z informacją, bo wysłałem je drogą mailową i także drogą listową. I tam są potwierdzenia wysłania listu. Że nigdy tego pana nie widziałem, nigdy nie miałem z nim nic wspólnego i że wysyłanie takich pism to jest narażanie ludzi na bardzo poważny ubytek zdrowia, tak to ujmę. I komornik mnie za to przeprosił, że rzeczywiście nie powinienem takiego pisma w takiej formie dostawać. Chyba, że był to element, który miał, że tak powiem, poprawić nastrój. Takie elementy się zdarzały wielokrotnie w ciągu ostatnich lat. Ja jednak poproszę sąd, żeby wezwał tego świadka na ten adres komorniczy. Ja też w swoich aktach, dwóch tomach, które mam, starałem się tego Winiarskiego ustalić, natomiast nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział, że tak, no pan Wojciech Sumiński zbyt spolegliwie mówi o tym Winiarskim. My rozumieliśmy w pewnym momencie, mówię my jako pan oskarżony, ja jego obrońca, o tym, że kierując się zasadą ekonomiki procesowej, panu Sumińskiemu zależy na tym, żeby ten proces się skończył, pewien etap drażliwy, delikatnie mówiąc, w jego życiu się zakończył. Natomiast no, nie muszę powtarzać sloganu, że aby ustalić prawdę obiektywną, warto rozstrzygnąć wszystkie szczegóły. Pan Winiarski jest trochę postacią taką może żywcem wyjętą z filmu Spisek z Melem Gibsonem, gdzie każdy go traktuje jako przestępcę, a nawet niektórzy jako wariata, ale co by nie powiedzieć, no nagrywał różne postacie z życia politycznego i niewykluczone, że w tej chwili być może po wyjściu z tych wszystkich aresztów jego sytuacja życiowa jest na tyle stabilna, że może rzeczywiście przebywa pod tym adresem, z którym dysponuje komornik. Dlatego, proszę sądu, ja również mając, bo ja potwierdzam oczywiście, co powiedział pan Sumiński, relacjonując moją opinię czy rozmowę ze mną. Natomiast co do zasady, no kierując się kilkudziesięcioletnią już praktyką zawodową, wiem, że nawet gdyby kiedyś w przyszłości, czy w trybie odwoławczym, czy nadzwyczajnym, przecież my nie jesteśmy w stanie przewidzieć rozstrzygnięcia
sądu w jego majestacie, nawet by nie chwycił element z artykułu 540, bo ta przesłanka, choćby z tych nagrań, które być może świadczą o tym, że tutaj istniał pewnego rodzaju spisek, zmowa czy gra operacyjna, on nawet nie mógłby zostać wykorzystany i to już nie ma znaczenia, czy w poprzednim obowiązującym prawie, czy w obecnym. Dlatego, proszę sądu, ja mam obowiązek po prostu w granicach ochrony własnego interesu zawodowego taki złożyć wniosek, aby ponownie spróbować, bo mamy dokument oficjalny, z którego wynika, że pan Winiarski pod tym adresem przynajmniej powinien, podkreślam, przebywać. No, byłoby z mojej strony uchybieniem na pewno korporacyjnym, nie wiem czy dyscyplinarnym, gdybym, mając świadomość tego, że ten dowód może stanowić, może ważyć w jakiś sposób dla oceny pozostałego materiału dowodowego, gdybym ja na prośbę, czy sugestie, czy brak zdecydowania swojego klienta z takiego dowodu zrezygnował. Po to mnie pan Sumliński wynajął, żebym pilnował jego interesów i jego spolegliwość w żadnym razie, w żadnych granicach mnie nie wiąże. Dlatego, proszę sądu, po tym być może marudnym wystąpieniu ja jednak ten wniosek złożę, aby podjąć próbę, oczywiście jasne, w zależności od tego, jakie terminy są. Proszę sądu, na okoliczność, że pan Winiarski ma nie tylko wiedzę, ale nagranie z rozmowy na temat, że pan Winiarski ma wiedzę i nagranie na temat gry operacyjnej z udziałem figuranta pana Wojciecha Sumlińskiego przeciwko Komisji Weryfikacyjnej WSI i personalnie wobec osoby Antoniego Macierewicza. Ja go otrzymałem pod koniec sierpnia. Otrzymałem. I 30 sierpnia. Pod koniec sierpnia. 30 sierpnia. Może jeszcze raz podejdę do Wysokiego Sądu. Jeśli sąd pozwoli. 30 sierpnia. 31 sierpnia. Wysłałem do. Tu są daty. Wysłałem do sądu do sądu w Zabrzu i do komornika. Wysłałem do sądu. Tak jak mówię, w ogóle już nie chciałem tego ciągnąć. Dlaczego pan z sądu? Wysoki sądzie, tak naprawdę ja już powiedziałem Wysokiemu sądowi. Po tylu latach, 31 sierpnia, to jest czas sprzed kilku tygodni dopiero. 31 sierpnia. No, jakby pan wysłał razem z pismem do komornika pismo do sądu, to byśmy na dzisiaj wezwali świadka wniosku. Wysoki sądzie, tak jak powiedziałem, ja świadka wniosku zostawiam tę ocenę Wysokiego Sądu. Ja mam świadomość tego i zresztą sam chciałbym rzeczywiście, żeby to się już skończyło. Tak? Natomiast no, tutaj mimo ocena stała na stanowisku, że nie powinniśmy jednak mimo wszystko tego zostawiać, bo świadek jest ważny. Więc tak jak powiedziałem, ja to zostawiam do oceny Wysokiego Sądu. Nie sposób szczególnie zależny. Świadek Winiarski może mieć tą wiedzę, to nagranie. Czego to nagranie dotyczy? Pan jakąś większą wiedzę? Z mojej wiedzy wynika, że świadek był bardzo w bliskich, serdecznych relacjach z panem byłym prezydentem Bronisławem Komorowskim, którego nagrywał, bo w tym środowisku tak to niestety działało. Serdecznie dziękuję. Z panem Komorowskim, którego nagrywał.
odnośnie którego miał pewne oczekiwania w związku z tymi nagraniami, doszło do, według mojej wiedzy, do formalnego albo nieformalnego szantażu. W efekcie tej sytuacji pan Winiarski miał złożyć zawiadomienie do prokuratury rejonowej Warszawa-Śródmieście z informacją o tym, że ma taką wiedzę i takie informacje. I niedługo później został aresztowany. Co łączy bezpośrednio z faktem złożenia zawiadomienia na byłego już prezydenta do prokuratury rejonowej Warszawa Śródmieście. Co łączy? Co fakt aresztowania łączy? Co łączy? On łączy, tak? Tak. Co łączy? Jego ocenie. Fakt złożony. Zawiadomienie. Z mojej wiedzy wynika, że przeszedł tam ciężkie chwile. Że w międzyczasie szukano tych nagrań, nie znaleziono ich. Że szukano tych nagrań. Nie znaleziono ich. Nie znaleziono. I że pan Winiarski chciałby o tym wszystkim powiedzieć w sądzie i przedstawić na potwierdzenie swojej powieści dowodu. Taką mam informację. I dlatego tak usilnie poszukiwałem pana Winiarskiego. Przewodniczący zarządził przerwę w dniu 14 listopada, godzina 12, sala 134. Może być zmiana sali. Przerwę listopada? Nie, października, przepraszam. 14 października. Sala 134, godzina 12. Kolejny termin rozprawy. Ja ten termin dostaną wezwania obydwa świadkowie. Rozproszyłem się tym miesiącem, która godzina? 12. Kolejny termin 30 października, godzina 11, sala 159. Teraz tak. Oskarżenie wezwaniem. Proszę o punktualne przybycie, panie Sumiński. W jakim sądzie... Bo to już zostało rytualne. Wiem, już nie chcę się nawet usprawiedliwiać, że pan Wysoki Sąd ukarał za spóźnianie. Nie mógłbym nawet nic powiedzieć. Dziękuję za wyrozumiałość. Przybędę punktualnie. Obrońcy zawiadomieni prokuratora Wokandą. Świadków obydwu wezwać. Świadka Budzyńskiego telefonicznie przez policję. Świadka Winiarskiego przez policję. Co on terminem? 14 października, godzina 12, sala 134. Może się uda zamienić na większą. 12, nie 10? 12. 12. 14. 14 października. Ale mamy jeszcze jeden. Jeszcze jeden termin. 30 października, godzina 11, sala 159. Dziękuję. Pytanie jeszcze do strony. Czy akta postępowania tej prokuratury wojskowej, gdzie pan Tobiasz został skazany prawomocnie, można odesłać czy nie? Wysoki sąd się wstrzymał jeszcze te dwa tygodnie. Dobrze. Spróbuję jeszcze w tym tygodniu. Znaczy ja... Najważniejsze to, co jest w aktach ja.
rozstrzygnięcia sprawy. Dwa tygodnie. Dobra, to na razie jeszcze nic. Proszę przygotować się na mowy końcowe już na 14 października. W zasadzie od maja o tym uprzedzam, więc żeby nie było zaskoczenia. Ale co chwilę coś nowego jest. Panie Sumiński, takie ważne rzeczy, informacje, to niech pan wcześniej do sądu napisze, bo by nam to ułatwiło sprawę. Tyle. No na samą końcówkę państwo przyszli. Jeszcze terminy dla tych, co doszli, jeżeli są zainteresowani. Rozprawa została odroczona na wniosek w związku z wnioskami dowodowymi oskarżonego Sumińskiego i jego obrońcy. I terminy zostały wyznaczone na dzień 14 października, godzina 12, sala 134 i 30 października, godzina 11, sala 159.